Dzień dobry, witam Forumowicze. Dzisiaj 20 lutego 2021, piękna słoneczna pogoda, sobota. Ja zaraz odpalam moją CAT10, a dzisiaj dla Was bardzo krótkie, szybkie porównanie, ale myślę też, że bardzo istotne. Romet Huragan, bez żadnego oznaczenia, ten najniższy model Huragana, nie ma oznaczenia 1.2, ani CRD, ani dysk, po prostu Huragan, kosztujący 1999 zł katalogowo kontra rower szosowy RC120 Triban, czyli Decathlon. Bardzo istotne trzy różnice, o których chcę Wam powiedzieć, zaraz omówię, ale zacznę od pierwszej rzeczy. Te oba rowery w tej cenie naprawdę wyglądają nieźle. Zaskakujące jest dla mnie to, że mają widelec karbonowy oba z przodu. Rozumiem, że rura sterowa jest aluminiowa, ale widelec jest karbonowy, co sprawia, że rower waży już całkiem fajne poniżej 11 kg. W przypadku Rometa 10,6, w przypadku Tribana 10,9. Tak bardzo, aż bym się nie sugerował wagą podawaną na stronach, bo wiecie, jak to bywa z wagami, ale to jest ciekawa waga. Druga rzecz, bardzo mnie zaskakuje przepiękny wygląd ramy Huragana. Jeżeli pamiętacie poprzedniego Huragana, on wyglądał tak. Można go teraz kupić taniej, myślę, że to też jest fajna oferta, no ale to kontra to, to jest coś miażdżącego. Ten rower wygląda, jakby miał wygładzane spawy, co w ogóle w tej cenie mega mnie to zaskakuje. W żaden sposób nie jest to reklama tego roweru i Robert nie wie, że coś takiego robię, ale bardzo mi się podoba ta rama. Tribana podoba mi się mniej, natomiast też jest niezła, prosta. Te spawy tutaj przy główce wyglądają ładnie, tutaj na zdjęciach też można im się przyjrzeć. Wygląda to całkiem fajnie. Przechodzimy do trzech różnic. Pierwsza różnica. W Tribanie mamy z tyłu kasetę, to znaczy mamy osprzęt Microshifta z korbą szymanowską, ale mamy kasetę, czyli na tej piaście będziemy mogli sobie kasety wymieniać w zależności od potrzeb. W przypadku Huragana mamy tutaj taki model, zobaczcie, kaseta wolnobieg Shimano MF-TZ500, siedmiobiegowa, co oznacza, że mamy z tyłu wolnobieg. Zobaczcie sobie na moim kanale kaseta kontra wolnobieg. Tutaj mamy mniejsze możliwości ewentualnej wymiany czegokolwiek, ale jeżeli kogoś nie interesuje wymienianie, to nie ma tutaj dla niego sprawy. W każdym razie warto wiedzieć, tu mamy kasetę, tu mamy wolnobieg. Druga rzecz też związana z przełożeniami. Mamy bardzo inne systemy tutaj. Korba trzyrzędowa w Romecie i 7 przełożeń na wolnobiegu. Natomiast w Tribanie mamy korbę dwurzędową i 8 przełożeń na kasecie. Jeżeli chodzi o dobór przełożeń, w Tribanie moim zdaniem jest idealny dla początkującego i w ogóle do takiej szosy, która ma być uniwersalna, 11x34. Pamiętajcie, w zwykłych szosach powiedzmy mamy 11x25, 11x28, 34 to już jest taka fajna kaseta do podjeżdżania. Do tego mamy w pełni kompaktową, czyli o tych najmniejszych szosowych zębatkach korbę 50-34, bardzo dobrze dobrane. Podoba mi się, brawo. Ciekawe, że długość korby nie ma typowej 172,5, tylko mamy 175, a w rozmiarze M i niższym 170. W przypadku Huragana mamy tutaj mniejszą rozpiętość na wolnobiegu, ponieważ mamy 3 przełożenia na korbie, czyli tutaj mamy 14-28, tak? A zaczyna się od 14, tam mamy 11-34 i mechanizm korbowy to 30-39-50, 30 najmniejsza zębatka, czyli chodzi o ilość zębów w korbie Huragana, natomiast 34 najmniejsza zębatka w korbie Tribana. Przełożenia, zakres przełożeń da nam to dosyć podobny, natomiast no taki napęd 2 na to jest już taki bardziej typowy, szosowy, fajny napęd, przy czym nie powiedziałbym, że Huragana jest gorszy i tu się zastanawiam, jak to jest możliwe, że ten z trzyrzędową korbą jest nawet tak wyraźnie lżejszy, na papierze przynajmniej, od Tribana. Czyli już wiemy, Triban, kaseta, Huragan, wolnobieg, tutaj mamy napęd 2x8, tu mamy napęd 3x7 i trzecia rzecz, bardzo istotna, może nawet najistotniejsza z tych wszystkich. Opony. W Romecie mamy założone opony o szerokości 23 mm. 23C, oczywiście w zależności od szerokości obręczy to będzie dawało nam fizyczną, różną, nieco różniącą się szerokość, ale to będzie około 23 mm. Natomiast brawo Decathlon,
no idzie mocno z duchem czasu i zakłada od razu 28. To już są takie w zasadzie już, no takie prawie gravelowe, szeroka opona. Teoretycznie ta opona będzie troszeczkę wolniejsza niż 23, natomiast 23 to już jest trochę przestarzała opona i przydałaby się przynajmniej 25. I teraz o co chodzi? Jeżeli decydujecie się na Huragana, na pewno zapytajcie w sklepie, jaki tam jest jeszcze prześwit, czy wejdzie przynajmniej 25. Byłoby też fajnie, gdyby 27, ale 25 to będzie uniwersalna, większość osób będzie zadowalała. Zwłaszcza dla cięższych zawodników powiedziałbym 90 i w górę, czy też jeżeli jesteście wysocy, to też to z wagą jest związane. Naprawdę 23 trzeba będzie mocno nabić, żeby gdzieś po lekko dziurawych asfaltach tego co chwilę nie przebijać. Tutaj mamy 28 i jest to świetna sprawa. Bardzo mi się to podoba. No i pamiętajcie, że tutaj mamy 2100, czyli no tu 2000, a tu 2100 bez złotówki. 100 zł to w tej cenie to już jest jakaś różnica, za 100 zł coś można jeszcze sobie dodać. Jeszcze taka mała różnica to sztyca o średnicy 27,2 w Tribanie i 31,6 w Romecie. Ta w Tribanie będzie się fajniej uginała, będzie troszeczkę bardziej komfortowa. No i oczywiście porównajcie też geometrię, niestety Huragan w Romecie, Romet nie podaje nam geometrii. Nawet nie popatrzyłem, czy tu mamy dokładną geometrię. Chyba też nie. Ale jest napisane, że w Tribanie, że mamy krótszą rurę górną i wyższą główkę, tak żeby kierownica była bliżej i wyżej dla nas, tak? Czyli żeby nam się wygodnie w wyprostowanej pozycji siedziało. Napęd Microshifta ma dosyć dobre oceny. Ludzie nie narzekają na ten napęd Microshift. A tutaj mamy turniej bardzo, bardzo podstawowy. Zewnętrzne linki tutaj i zewnętrzne linki tutaj. Bardzo dwie fajne propozycje do 2000 zł. No i może jeszcze jedna rzecz na koniec. Nie wiem, czy w Decathlonie są jakieś promocje, albo czy można, chyba nie można się gdzieś tam może trochę o cenę jeszcze targować. Natomiast pamiętajcie, że Rometa, jeżeli kupujecie w sklepie, to też nie zachęcam wam, żeby naprawdę tak dziadować i no jeszcze 5 zł w dół, to kupię, jak nie, to pójdę do konkurencji. Ale można się spodziewać, że w sklepie gdzieś tam jeszcze albo się dostanie pompkę czy coś, co i tak trzeba by było kupić, ale uwaga, w roku 2021 na to nie liczcie, rowerów nie ma, kupujcie, z dostępnością jest bardzo duży problem i ten sezon tak będzie najwyraźniej wyglądał dla większości marek. Dzięki za wysłuchanie, obejrzenie, do zobaczenia, miłego weekendu, hej!